Szanowni Państwo, przede wszystkim bardzo dziękuję za przyjęcie mojego zaproszenia i udział w tej konferencji. A zaprosiłem Państwa, aby przekazać informację o tym, że zdecydowałem kandydować do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w zbliżających się wyborach parlamentarnych. Wierzę, że już na jesieni sytuacja, w której powiat brzeski nie ma swojego przedstawiciela w polskim parlamencie, może się zmienić. Wierzę, że powiat brzeski może mieć swojego posła. Mamy przecież mnóstwo spraw, które mogą być załatwione wyłącznie na szczeblu centralnym. Przykładem może być sprawa bezpieczeństwa powodziowego, czy też budowy drugiej przeprawy mostowej. Chciałbym, aby kampania wyborcza, którą dzisiaj oficjalnie rozpoczynam, była oparta wyłącznie o merytoryczne, rzeczowe argumenty i propozycje rozwiązań. W żadnym wypadku nie chciałbym wdawać się w jakiekolwiek personalne rozgrywki czy polityczne gierki. Chciałbym raczej przedstawić wizję sprawowania przeze mnie urzędu, funkcji parlamentarzysty. Jeżeli szanowni mieszkańcy powierzą mi sprawowanie tej zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji, deklaruję, że będzie to kadencja tak zwanych drzwi otwartych. I rozumiem tę kwestię w dwojaki sposób. Po pierwsze, drzwi mojego biura, które będzie funkcjonowało przez całe 4 lata i w którym będzie świadczona bezpłatna pomoc prawna dla osób najbardziej potrzebujących, te drzwi będą otwarte przez całą kadencję dla wszystkich mieszkańców. Chciałbym także, i to również deklaruję, otwierać drzwi wszystkim tym, którzy będą tego potrzebowali, począwszy od mieszkańców, poprzez przedstawicieli organizacji społecznych, pozarządowych, którym również deklaruję swoje realne wsparcie, także finansowe, poprzez wójtów, burmistrzów, wszystkim osobom tym, które napotkają takie problemy, których sami nie będą w stanie rozwiązać, deklaruję swoją pomoc, a zdaję sobie sprawę, że z pozycji parlamentarzysty będzie to zdecydowanie łatwiejsze. Chciałbym działać ponad podziałami i deklaruję swoją współpracę, swoją pomoc wszystkim, którzy tego potrzebują. Dziękuję bardzo Państwu, jestem do Państwa dyspozycji, oczekuję na pytania. No przede wszystkim najważniejsze, no, czy już coś można powiedzieć o miejscu, które będziesz miał na liście? Powiem tak, listy są bardzo długo zamykane, są pierwsze informacje, że ja na tej liście się znajdę, więc prawdopodobnie będę miał miejsce 10. Ja do miejsca podchodzę z dużą pokorą. Zdaję sobie sprawę, że pierwsze miejsce są zarezerwowane dla obecnych posłów, dla osób z większym dorobkiem politycznym. Ja jestem politykiem, jakby nie patrzeć, początkującym, więc podchodzę do tego z pokorą. Oddaję się woli wyborców. No właśnie, czy to nie jest pewne wyjście przed szereg? Prawo i Sprawiedliwość jeszcze nie ogłosiło list wyborczych. To znaczy wczoraj, czy przedwczoraj na antenie Radia Park padło moje nazwisko z ust lidera na Opolszczyźnie, posła Kłosowskiego, więc uznałem ten moment za właściwy, aby podać opinii publicznej swoją decyzję o kandydowaniu. Właśnie, powiedz mi, no, według Ciebie jesteś znany tutaj w tym rejonie, czy nie jesteś? Bo część ludzi może Cię kojarzyć jako radnego, część ludzi kojarzy Cię pewnie z tego, że śpiewałeś piosenkę o pieśń o prezydencie. No i to jest szansa jest szansa na głosy? To znaczy tak. Ja podchodzę do tego również z pokorą. Jednak no, dwukrotnie zostałem radnym Rady Miejskiej Brzegu. W drugich wyborach z dużo lepszym wynikiem, 45% poparciem. Więc no, w jakiś sposób muszę być znany tutaj. Rozpoczyna się kampania, będę docierał do mieszkańców i chciałbym, aby ta moja wizja sprawowania funkcji parlamentarzysty była na tyle jasno przedstawiona, że jeżeli mieszkańcy zechcą mnie poprzeć, to uczyni. A co innego jest zdobyć kilkadziesiąt, kilkaset głosów, a co innego jest kilkanaście tysięcy czy kilkadziesiąt tysięcy? Zdaję sobie sprawę z powagi przedsięwzięcia i z skali rozmiarów. Natomiast rozpoczyna się kampania, będę mocno pracował. 10. miejsce. Nie lekceważyłbym wyborców. Nie lekceważyłbym wyborców. Jak będzie wyglądała ta kampania? Na czym ona będzie polegała? Będziesz jeździł po... Myślę, że jest to pierwsza, ale nie ostatnia konferencja prasowa. Chciałbym zajmować się różnymi obszarami życia społecznego, publicznego, wyrażać swoje poglądy na te tematy, odwiedzać poszczególne gminy. Chciałbym się przede wszystkim skupić na powiecie brzeskim, bo uważam, że powiat brzeski zasługuje na to, aby mieć swojego przedstawiciela w polskim parlamencie. Również odwiedzę inne powiaty, przede wszystkim powiaty ościenne, bo wiadomo, tak jak tutaj pan redaktor wspomniał, ilość głosów, aby uzyskać mandat parlamentarzysty, musi być zdecydowanie większa.
Brzeg od jakiegoś czasu nie ma swojego przedstawiciela w parlamencie. Jakie są szanse teraz? No jest to ogromny problem. Ja pamiętam, że nawet kiedy kandydatury były relatywnie mocne, osoby bardzo znane i zasłużone kandydowały, nie udawało się zdobyć im mandatów z tego względu, że głosy brzeżan były oddawane na kandydatów z innych części Opolszczyzny. Poszczególne jedynki z poszczególnych partii otrzymywały najwięcej głosów brzeżan i myślę, że to jest główny problem. Gdyby głosy wszystkich brzeżan były oddane na kandydatów lokalnych, mielibyśmy, myślę, że nawet więcej niż jednego posła. To w takim razie jeszcze ostatnia rzecz. Jak zamierzasz zachęcić ludzi do głosowania? Bo jak wiadomo, frekwencja we wszystkich wyborach praktycznie jest coraz niższa. Wybory ostatnie prezydenckie pokazały, że ledwo jesteśmy w stanie osiągnąć 50%, a parlamentarne to już jest w ogóle rząd 25-30, maksymalnie 30 kilka procent. Jak zamierzasz zachęcić ludzi do głosowania? Czy myślę, że wybory parlamentarne cieszą się od wielu lat jakąś stabilną frekwencją, cieszą się pewnym zainteresowaniem. Ja swoją pracą udowodniłem, pracą w Radzie Miejskiej, że potrafię być osobą aktywną, podejmującą wiele ważnych inicjatyw i nie będę musiał specjalnie przekonywać ludzi, że będę robił coś innego niż to, co robiłem. I tutaj na tym bym się skupił. A dlaczego akurat Wojciech Komarzyński, radny Wojciech Komarzyński, a nie ktoś z liderów, na przykład starosta Maciej Stefański? Albo burmistrz, albo radny sejmiku wojewódzkiego. To należy pytać tych osób. Jeszcze wiadomo, kto drugi, czy będzie ktoś drugi z powiatu brzeskiego kandydował z listy PiS-u? Myślę, że w najbliższym czasie zostaną pełne listy opublikowane.